Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Domu Kultury LSM. Kto wie, co to był za utwór? Czy ktoś rozpoznał? Jingle Bells, pięknie. I Jingle Bells dla Was wykonali Kaja Bober, Pola Piasecka, Franciszek Krupa i Emilia Krawczyk-Durak. Chodźcie, ukłońcie się raz jeszcze. Kochani, spotykamy się tutaj dzisiaj podczas koncertu jakiego? Skrzypiec, tak? A co będzie grane? Kolędy i piosenki świąteczne. Wystąpią przed Wami uczniowie z klasy Skrzypiec, pani profesor Katarzyny Kostrzewy, wielkie brawa. Z ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Liczyńskiego w Lublinie. Usłyszycie dzisiaj na scenie różne kolędy. Kolędy polskie, ale też kolędy zagraniczne. Myślę, że wszystkie są nam wszystkim bardzo dobrze znane. Czy ktoś śpiewał kolędy podczas świąt? No to myślę, że możecie też tutaj śpiewać razem z naszymi wykonawcami, jeżeli będziecie znać, jeżeli rozpoznacie daną kolędę. Tutaj uczniowie wystąpią w różnym składzie. Będą tercety, będą kwartety, ale przed nami wystąpi za chwilkę jedna uczennica, która wystąpi solo. I mam do Was prośbę. Kto już był u nas na poprzednim koncercie skrzypcowym? Fantastycznie. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo z Was dumna, bo świetnie się wtedy zachowywaliście. Pamiętajmy, że muzyk, który występuje na scenie, też wymaga trochę skupienia. W związku z tym prosiłabym, jeżeli akurat jest grany utwór na scenie, żebyśmy starali się nie przeszkadzać, czyli nie rozmawiać między sobą. Tak jak mówiłam, śpiewać możemy, natomiast no, żeby nie rozmawiać po prostu. I teraz usłyszymy utwór, kolędę, Mizerna Cicha i tak jak wspomniałam, wystąpi przed Wami solistka Maria Król. Nie wiem, czy wiecie, że ta kolęda miała pierwotnie aż 11 zwrotek. Czy to jest dużo? Tutaj trochę została skrócona ta wersja. Zapraszamy na scenę Marysię. Dziękujemy Marysi. Teraz usłyszycie dwie kolędy. Przybierzeli do Betlejem i Jezus Malusieńki. Znacie? A te dwie kolędy wykonają dla Was Pola Piasecka, Filip Ciesielka i Franciszek Krupa. Zapraszamy. Thank you.
kolejne dwa utwory świąteczne wykonają Kaja Bober, Emilia Krawczyk-Durak, Pola Piasecka i Franciszek Krupa. Pierwszą z nich będzie taka zatytułowana Mędrcy Świata, natomiast druga My też Pastuszkowie. Na naszej scenie kilka kolęd wykona trio. Trio, czyli ile osób? Trzy! Wspaniale! Do Poli Piaseckiej i Franciszka Krupy dołącza Julia Zimmermann i zagrają dla Was następujące kolędy i pieśni świąteczne. Gdy śliczna Panna, gdy się Chrystus rodzi, dzisiaj w Betlejem, cicha noc, pójdźmy wszyscy do stajenki, lulajże Jezuniu i wśród nocnej ciszy. Thank you.
Ewa, ja jeszcze poproszę, żebyście zostali z nami. To była ostatnia kolęda, którą mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Ale ja słyszałam jakieś takie nieśmiałe śpiewy dochodzące z publiczności. Co powiecie na to, żebyśmy razem, wspólnie, głośno zaśpiewali jeszcze jedną kolędę? Ja słyszałam, że bardzo dobrze wam szło dzisiaj w Betlejem i pójdźmy wszyscy do stajenki. Którą wolicie zaśpiewać? Pójdźmy wszyscy? Śpiewamy pójdźmy wszyscy do stajenki? To uwaga, zaczynamy. Zapraszam teraz wszystkich artystów na scenę. Przed wami wystąpili dzisiaj Kaja Bober. Wielkie brawa. Maria Król. Emilia Krawczyk-Durak. Julia Zimmerman. Pola Piasecka. Franciszek Krupa. Filip Ciesielka. Uczniów do koncertu przygotowała pani profesor Katarzyna Kostrzewa. Dziękujemy wam bardzo za udział w koncercie. Mam nadzieję, że widzimy się podczas kolejnych w naszym Domu Kultury. Ode mnie i od całej załogi Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej życzę wam, waszym rodzicom, braciom, siostrom wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia.